I tak też się dzieje. Znajdujemy się w sercu amazońskiej dżungli. Tu właśnie bębny Manguare ogłaszają przybycie świtu. Pierwszego świtu w 2000 roku. Jesteśmy na północy dżungli amazońskiej, niedaleko miasta Iquitos. Obserwujemy tradycyjny rytuał powitania Nowego Roku. Lud Bora, który uważa się za potomków ogromnego węża anakondy, świętuje przybycie nowego milenium, śpiewając i tańcząc. Lud Bora to dziś tylko 5000 osób mieszkających w dżungli peruwiańskiej. Pomimo rzadkich kontaktów z cywilizacją, plemieniu Bora udaje się zachować stare tradycje. Jesteśmy ludźmi Bora. Mieszkamy w dżungli przy brzegu wielkiej rzeki. Dżungla jest naszym domem i jest również domem ptaków o wielu kolorach. Małp, tapirów, węży i innych zwierząt, którymi się opiekujemy. Pozdrawiamy świat tego dnia, który zwiastuje nadejście nowej ery. Chcemy tylko, byście pomogli nam w zachowaniu tego lasu, tej dżungli, która jest naszym domem. Gdy tradycyjne tańce ludu Bora trwają, nad amazońską dżunglą powoli wstaje słońce. Tradycyjnym tańcem ludu Bora, tańcem, który odbywa się zawsze pod koniec grudnia, pod koniec gorącego lata w tej okolicy, jest taniec egreta. Egret to ptak, który mieszka w dżungli. Ten taniec odbywa się zawsze w momencie, gdy rozpoczyna się okres płodowy, okres, w którym ptaki zakładają swoje gniazda na brzegu rzeki. Te ptaki, ptaki egret, przynieść mają początek sezonu deszczowego.
to już ten najważniejszy taniec, taniec anakondy. Symbolicznie przedstawiający węża. Węża, który jest matką tego plemienia, tak przynajmniej wyobrażają sobie ludy Bora. Pieśń opowiada o tym, że Bora są przyjaciółmi anakondy, że anakonda daje im życie i chroni. W ten właśnie sposób lud Bora w środku peruwiańskiej dżungli powitał nowe milenium.